Dzień dobry. Dzisiaj na naukowo mamy niesamowitą przyjemność, którą zawdzięczamy w jakiejś mierze pani profesor Ewie Bartnik, bo mnie zapoznała z panią doktor Paulą Dobosz, żeby porozmawiać z panią doktor właśnie, która tu reprezentuje Warszawski Uniwersytet Medyczny, która tutaj reprezentuje pewien startup MNM Diagnostics z Poznania. Jestem dyrektorem do spraw rozwoju naukowego, która sama popularyzuje i ma internetowy, ma, prowadzi internetowy magazyn Genetyka i swojego własnego bloga genetycznego Fakty i mity genetyki, więc mamy do czynienia z osobą, która nam tu teraz opowie i będziemy rozmawiać, tak to wymyśliłam, o genetyce i COVID, genetyce versus COVID-19. Ale zanim będziemy rozmawiać, to powiemy dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszej rozmowie. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. W trakcie tej rozmowy dojdziemy do punktu, który sprawia, że z Panią doktor właśnie, a nie z kim innym, warto porozmawiać o genetyce COVID-19, ale zanim... I to w dodatku od strony człowieka, który jest atakowany. Ale zanim tam dojdziemy, no to jesteśmy na naukowo, więc tu panują u nas takie obyczaje, że najpierw od samego początku, od podstaw o czymś opowiadamy. Więc czy mogłaby nam pani powiedzieć, dlaczego w ogóle jakiekolwiek geny człowieka miałyby predysponować do jakichkolwiek chorób zakaźnych? No bo ja tutaj nauczam jako mikrobiolog, że bakteria, czy wirus, czy grzyb patogenny ma spełnić postulaty Kocha, o tym było już w kilku odcinkach, czyli po prostu ma dać zakazić człowieka, ma dać zakazić modelowe zwierzę, ma się dać wyizolować z jednego do drugiego i dalej zakazić, wywołując mniej więcej podobne objawy. Oczywiście o tym też opowiadałam, w ten sposób się nie dało przez długie wiele dziesiątków lat udowodnić, że trąd jest zakaźny, nie? Co jest oczywiste od czasów biblijnych. Ale pomijając niedoskonałości postulatów Kocha lub trudności z ich potwierdzeniem, no trudno nam jest sobie wyobrazić, że dla kogoś coś może być chorobotwórcze, a dla innego nie będzie. Mogłaby nam tu pani trochę naświetlić, o co chodzi genetycznie. Oczywiście. Przede wszystkim zaczniemy od tego, że w czasach Kocha genetyka dopiero raczkowała. Czyli nie mieliśmy zielonego pojęcia, że istnieją geny, że istnieje coś takiego jak genom. Oczywiście był już Mendel, był znany w pewnych kręgach przynajmniej. Mieliśmy tam do czynienia z jakimś czynnikiem dziedziczenia. Natomiast cała genetyka czy genomika to jest tak naprawdę przestrzeń ostatnich 20, 30, no może maksymalnie 40 lat. Przecież od sekwencjonowania całego genomu człowieka nie minęło nawet jeszcze pół wieku. Także to jest dosyć nowa rzecz. Generalnie sprawa idzie w drugą stronę. Tak z ewolucyjnego punktu widzenia, to właśnie wirusy wykorzystują pewne istniejące już warianty genetyczne, pewne warianty genetyczne, które my posiadamy. Więc w praktyce wygląda to tak. Jest jakiś wirus, który, żeby wniknąć do naszej komórki, potrzebuje jakiegoś wejścia, jakieś drzwi, jakieś bramy, tak sobie to możemy wyobrazić, czegokolwiek, co pozwoliłoby mu wejść do środka. Takie komórkowe drzwi, czy taka komórkowa brama, każda porządna brama będzie miała jakiś zamek. I takim zamkiem w naszych komórkach mogą być na przykład receptory. Te receptory w normalnych warunkach fizjologicznych będą służyły do czegoś zupełnie innego, do czegoś, co jest potrzebne nam jako organizmowi do funkcjonowania. Ale wirusy, jakkolwiek nie nazwiemy ich organizmami oczywiście, są sprytne i potrafią wykorzystać takie receptory do tego, żeby wniknąć do środka naszych komórek. No i właśnie, sugeruje się, że obecny w tej chwili wirus SARS-CoV-2, wywołujący pandemię, wykorzystuje na przykład receptor ACE2, żeby wniknąć do naszych komórek. I okazuje się, że dla jakiegoś tam wirusa, dla pewnego wirusa, jedne drzwi mogą być łatwiejsze do sforsowania niż inne.
I tutaj właśnie rola wariantów genetycznych, bo przecież to właśnie geny kodują te wszystkie nasze receptory. Więc pewne warianty genetyczne, które posiadamy, mogą nam, właściwie nie nam, wirusowi, mogą ułatwiać wnikanie do komórek, a inne mogą to zupełnie uniemożliwiać. I tutaj te różnice osobnicze, czyli jedna osoba będzie bardziej odporna na zakażenie jakiegoś wirusa, na jakąś chorobę, a inna wcale. No właśnie, no ale poza tym wirusem SARS-CoV-2, dla którego jeszcze nie znamy tych wariantów, to są już takie, dla których znamy. Na przykład jest gen CCR5, którego pewna wersja chroni przed zakażeniami wirusem HIV. I to jest chyba najbardziej znany przykład. No dobrze, to teraz mamy taką sytuację, że są tacy, którzy są niewrażliwi albo mniej wrażliwi i są tacy, którzy są bardziej wrażliwi. Choroba zakaźna to jest coś, co zabija ludzi czasem albo naprawdę ich uszkadza, nie? Czyni ich inwalidami, nawet jak nie zabije. To teraz albo ogranicza ich szanse na zdrowe potomstwo. Tak? I matka ewolucja działa w ten sposób, że jak coś ogranicza naszą szansę na zdrowe potomstwo, to siłą rzeczy to znika. To dlaczego te geny predysponujące nas do chorób, czy te warianty genetyczne, one nie zostały z populacji wykasowane? W sensie, no po prostu nie zanikły razem ze swoimi nosicielami, którzy mieli mniej zdrowego potomstwa. No, teoretycznie ma to sens, prawda? I tak powinno być, ale... To się nie zadzieje, dlatego że te geny, te konkretne geny, o których tutaj mówimy, zwykle są bardzo ważne dla naszego życia. I tak na przykład wirus SARS-CoV-2, o którym dużo będziemy dzisiaj mówić, i receptor, o którym już wspomniałam, czyli ten ACE2, który wirus wykorzystuje, żeby wnikać do naszych komórek. Czym właściwie jest ten receptor ACE2? To jest enzym konwertujący angiotensynę, czyli coś szalenie istotnego, ponieważ bierze on udział w regulacji ciśnienia krwi w naszym układzie krwionośnym. Zatem możemy sobie wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje, gdybyśmy tego enzymu nie posiadali wcale. I podobnie ten gen CCR5, ten, o którym mówiłam, że jest on normalnie obecny na naszych białych krwinkach i jest wykorzystywany przez wirusa HIV do wnikania do wnętrza białych krwinek, ten gen właśnie koduje bardzo ważny receptor dla chemokin. A chemokiny to są takie malutkie cząsteczki sygnalizacyjne w naszym organizmie, których jest bardzo, bardzo dużo i one są szalenie ważne, bo wpływają na homeostazę, na równowagę ustroju w naszym organizmie. No i myślę, tak sobie myślę, że matka natura przeprowadziła taki swoisty rachunek zysków i strat w tym przypadku. No i ciągle wychodzi na to, że jednak więcej zyskujemy mając te geny, nawet jeżeli jakiś tam jeden czy drugi wirus potrafi je czasem dosłownie zhakować i wniknąć do naszych komórek, niż gdybyśmy ich nie mieli wcale. No bo w ewolucji wszystko musi się opłacać, wszystko musi mieć sens. Czyli więcej zyskujemy, mając te geny, ale będąc narażonym na infekcję jakiegoś wirusa, niż gdybyśmy nie mieli ich wcale. No ale tutaj jeszcze między mieć wcale, a mieć wariant, który... Innymi słowy, szukanie takich złotych środków, to jest moim zdaniem ciężko znaleźć. Tu łapanie ewolucji w chorobach zakaźnych, to jest taka moja opinia, ja nie, może ona jest przedwczesna albo nie opiera się na jakichś wielu przemyśleniach i przeczytanych rzeczach, ale mam takie wrażenie, że właśnie jakby... W ewolucji naszej takie sytuacje, gdzie predyspozycja do trądu na przykład, my nie do końca wiemy, gdzie ona w człowieku jest, ale chyba u ludzi naszej cywilizacji, co się w średniowieczu z tą chorobą zetknęli i zostali przez nią po prostu przejechani mocno. My dzisiaj jeździmy na misję, tu miałam taką rozmowę z panią doktor Heleną Pysk, która prowadzi leprozorium w Indiach. No i zasadniczo, no dobra, jesteśmy zaszczepieni BCG, więc tam 30% jesteśmy odporniejsi, ale nie łapiemy tego trądu, po prostu. Bo nasi przodkowie, którzy łapali, już ich nie ma, nie? I nie zostawili tylu płodnych, zdrowych dzieci, żeby nadal uwrażliwiać nas na tą chorobę. A tutaj z wieloma innymi chorobami trudno zobaczyć taki mechanizm przesunięcia w stronę wariantów genetycznych, które...
byłyby i zapewniały jakieś funkcjonowanie, coś jak z anemią sierpowatą. No jakoś tam to oddychanie jest utrzymywane komórkowe, jakoś tam ten transport tlenu działa, niedoskonale, ale działa, ale presja malarii była silna i nagle mamy tam ten wariant, nie? Więc to jest tylko taka moja, że czasami widocznie presja wielu chorób jest zbyt słaba, albo że właśnie nie szuka się, natura nie znajduje tych wariantów, gdzie jednocześnie ta robota komórkowa tych białek byłaby wykonana, a jednak ta odporność na działanie jakiegoś mikroorganizmu byłaby większa. Ale może po prostu my jeszcze o tym nie wiemy, prawda? Bo być może jeszcze my o tym nie wiemy. Dopiero się uczymy rozpoznawać, co jest w tym naszym genomie. Więc może się okazać za, nie wiem, 5, 10, 20 lat, że jednak są jakieś warianty, tylko my o nich dzisiaj jeszcze nie wiemy. A jakie są ślady w genomie po tych chorobach zakaźnych przeszłości? Czy daje się coś takiego zobaczyć, znaleźć, dotknąć, że o, tutaj widzimy, kiedyś był jakiś srogi wirus, który ewidentnie zostawił ślady? Bo ja opowiadałam o bakteriach i systemie CRISPR, gdzie bakteria ma taką pamięć immunologiczną, że z każdym dziadem, z którym już się przez pokolenia swojego bytu zetknęła, no bo jakby bakteria nigdy nie umiera, tylko się dzieli, nie? No albo w ogóle umiera, w sensie zanika. No, super, gdyby umierały czasami. Tak? Ale no, dzieli się, więc wszystko po przodkach ma. Więc ja opowiadałam o takim systemie, gdzie jakby bakteria zapamiętuje, że zetknęła się z jakimiś zbrodniczymi wirusami i dała rady, nie? Czy my mamy takie dowody na to, że zetknęliśmy się i daliśmy rady na przykład? No bo żyjemy, znaczy przodkowie przekazali gen, więc znaczy się przynajmniej tyle przetrwali, żeby to zrobić, nie? No faktycznie mamy coś takiego i przyznam szczerze, że to jest szalenie interesujący temat. I pamiętam na studiach, kiedy pierwszy raz w życiu o tym przeczytałam, czy dowiedziałam się na wykładzie, już nie pamiętam, to przez następne kilka tygodni tak naprawdę siedziałam i szperałam w internecie i w książkach, co takiego wiemy na ten temat. No wtedy nie było jeszcze tak dużo wiadomo. No i ja się osobiście tym w tej chwili już nie zajmuję, ale proszę sobie wyobrazić, że faktycznie tak jest, że mamy w swoim genomie bardzo dużo takich miejsc, bardzo dużo retrowirusów i to takie, które mogły się w ten nasz genom wbudować nie tylko dziesiątki, setki, ale nawet tysiące lat temu i zostały tam właściwie na zawsze i zostały nam niejako przekazane w spadku po przodkach. Takie endogenne wirusy według niektórych szacunków mogą stanowić bardzo dużą część naszego genomu, bo chyba nawet 6-8%. No i teraz to jest ogromna liczba. Jeżeli wyobrazimy sobie, że wszystkie geny kodujące białka w naszym genomie to jest niewiele ponad 1%. A tutaj mamy informację, że do 8% genomu to są te endogenne wirusy, czyli o wiele więcej niż wszystkie nasze geny kodujące białka razem. No także mamy tych endogennych wirusów naprawdę sporo. No szczęście jest takie, że one właściwie nie są dla nas groźne. Czasami wyjątkiem tutaj będą retrotranspozony. To też są endogenne wirusy, czy właściwie pozostałości po nich. Takie bardzo, bardzo niewielkie fragmenty tych prastarych wirusów, które mają ciekawą i jednocześnie dosyć niebezpieczną umiejętność, bo mogą się one przenosić z jednego miejsca genomu w inne miejsce genomu. No i zazwyczaj to jest okej, okay. Zazwyczaj my jesteśmy z tym okej, okay, nic się nie dzieje, jesteśmy zdrowi, natomiast zdarza się, że to ich przenoszenie się może faktycznie nam dosłownie zepsuć dzień, a nawet zepsuć zdrowie. Funkcje i w ogóle możliwości tych retrotranspozonów ciągle są badane, bo to też jest relatywnie nowa rzecz, chociaż dłużej je znamy niż na przykład genom człowieka. To wiemy już, że te części wirusów, że te transpozony, jest ich bardzo dużo w genomach nowotworowych, ale ciągle nie wiemy, czy to jest skutek, czy przyczyna choroby nowotworowej. Przyczyna, dokładnie tak. Co tu jest jajkiem, a co tu jest kurą, żeby to ująć językiem naukowo. Dobrze, to teraz powoli się będziemy przesuwać w stronę tego COVID ponownie. 19, ale zanim opowiemy sobie, bardzo będę tego ciekawa, o tym Host Genetic Initiative, w którym pani jako reprezentuje Polskę i pani jest, to jeszcze takie drobne pytanie dotyczące tego, czy te badania, które teraz
no właśnie podejmiemy, czy podjęte zostały na temat predyspozycji ludzkich do COVID-19, bo to ja to tak najkrócej mogę ująć. Jeśli błądzę, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu. Czy taka metodologia lub podobna, czy kiedykolwiek wcześniej dobrze przybito do drzwi gwoździem jak tezy Lutra coś, co mówi tak, w tej chorobie zakaźnej, takie konkretne warianty genetyczne, no poza tym CR5 już Pani wspominała, czy taką metodologią da się wykrywać te miejsca w genomie, które naprawdę pomagają nam się poddać chorobie albo pomagają nam być na nią bardziej niewrażliwymi? Jasne, jeżeli chodzi o metodologię, to jest ona jednak trochę inna, a jest to związane z rozwojem technologicznym. No i w nauce tak powinno być, że jeżeli mamy nowocześniejsze technologie, lepsze, bardziej dokładne, dające bardziej rzetelne i wiarygodne wyniki, no to jednak powinniśmy je stosować. I dokładnie to robimy w tej chwili, czyli zaprzęgamy całą genomikę do pracy, a nie tylko analizę na przykład poszczególnych pojedynczych genów, czy tak jak wcześniej robiliśmy, tylko pojedyncze warianty, bo to zajmowało strasznie dużo czasu, było naprawdę pracochłonne, no i oczywiście nie dawało takich wyników, jakich możemy spodziewać się teraz. A pytała pani redaktor o to, czy już coś wiemy o innych wirusach, czy o innych infekcjach. No więc mnie przychodzi tutaj do głowy taki gen, który nazywa się FUT2 i okazuje się, że jest naprawdę dobrze udokumentowane już, że pewne warianty tego genu mogą stanowić dla nas ochronę przed infekcjami powodowanymi norowirusami. I to już wiemy, właściwie wiemy na 100%, jaki wariant chroni danego człowieka, jeżeli ten człowiek posiada ten wariant, no a większość z nas niestety tego wariantu nie posiada. Przepraszam, i ten gen został wyłapany w ramach takich badań genomicznych? To jeszcze nie były badania genomowe, aczkolwiek badania genomowe potwierdziły, że faktycznie tak jest. Czyli wtedy jesteśmy w stanie to zrobić, czy potwierdzić to na o wiele większej ilości pacjentów, czy uczestników badania, jeżeli te osoby nie są chore. Świetnie. Dobra. To teraz, no to już musimy się pojawić w ramach The COVID-19 Host Genetic Initiative. Czyli takim dużym, duża rzecz. Proszę nam ogólnie powiedzieć, co to i po co. Znaczy ja wiem, że w biologii rzadko zadajemy pytanie po co, ale czy, jaki jest cel, w grancie musimy napisać, jaki jest cel tego grantu i na czym będą polegać te badania i skąd pieniądze na nie. Ja wiem, że o nauce będziemy rozmawiać, ale kto tak naprawdę wykłada? No i oczywiście Pani zespół w ramach tego konsorcjum, co Wy macie za bojowe zadanie? Tutaj przede wszystkim zabawna rzecz, bo tymi genetykami COVID-19 to my zostaliśmy troszeczkę przez przypadek, zresztą tak jak większość ludzi na świecie. Naszą domeną są tak naprawdę nowotwory, i od wielu lat zajmujemy się genetyką nowotworów, czy genomiką nowotworów. No ale epidemia zaskoczyła nas wszystkich, a że naukowców generalnie cechuje dosyć duża zdolność adaptacyjna do zaistniałych warunków, w tym wypadku to jest epidemia, no to również w kwestii genetyki ochoczo ruszyliśmy do takiego, nazwijmy to, epidemicznego boju. I okazuje się, że całkiem sporo tych metod, które myśmy do tej pory stosowali w genomice czy genetyce nowotworów, to można wykorzystać w walce z COVID-19. No a skoro możemy, skoro mamy takie umiejętności, mamy takie laboratorium, takich ludzi, no to dlaczego by nie pomóc? Przecież to właśnie kwintesencja nauk medycznych. Tak sobie myślę, że to co robimy, to robimy dla dobra ludzkości, prawda? Żeby ludziom pomóc. No więc zaczęliśmy projekty covidowe. I to właściwie była idea powstania też The COVID-19 Host Genetics Initiative, żeby robić to, co umiemy najlepiej jako badacze genomu i jeszcze się tą wiedzą podzielić ze światem. Bo ideą konsorcjum jest właśnie dzielenie się danymi. To jest ogromny projekt obejmujący ponad 200 instytucji naukowych. Ja muszę Pani przerwać, tylko wytłumaczę słuchaczom, że to co słyszą, to jest startujący samolot. Pani doktor mieszka koło lotniska. Nie, już nie będziemy przerywać za każdym razem, bo widzę, że te samoloty będą startowały i nie do uniknięcia to jest. Bardzo mi przykro, akurat trafiłyśmy w ten sposób. One zwykle latają raz na tydzień.
Dobra, samolot poleciał i teraz możemy kontynuować. Więc mamy konsorcjum, które będzie się zdobywać wiedzę, dzielić się wiedzą. Każdy tam coś umie. Rozumiem, że Polacy potrafią genom ludzki przeszukiwać w stronę poszukiwania wrażliwości czy predyspozycji do jakichś nowotworów. Przede wszystkim potrafimy naprawdę nieźle przeszukiwać ten genom, bo okazuje się, że osób, które to dobrze potrafią, jest naprawdę garstka na świecie. Osób, które sekwencjonują, jest strasznie dużo. Natomiast czymś innym jest sekwencjonowanie genomu, a czymś innym jest potem dokładna analiza. I okazuje się, że to właśnie ten drugi etap jest najtrudniejszy i zajmuje najwięcej czasu. Nawracając do tego konsorcjum, to jest tak naprawdę ogromny projekt, bo w tym momencie, o ile się dobrze orientuję, to zrzesza już ponad 200 instytucji naukowych z całego świata. I właśnie naszym celem jest dzielenie się tymi danymi i później wspólna analiza. A dołączyliśmy do tego konsorcjum właściwie zaraz po jego powstaniu wraz z ekipą Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, bo to właśnie ten szpital jako pierwszy w Polsce docenił wartość i trudność analizy całego ludzkiego genomu. I na kilka tygodni przed wybuchem pandemii COVID-19 myśmy się przygotowywali do tak naprawdę zupełnie innego projektu, bo naszym celem wtedy i ciągle to pozostaje, było sekwencjonowanie i taka super dokładna analiza genomu nowotworowego pacjentów pod kątem doboru terapii do odpowiedniego pacjenta. No ale nagle pojawił się ten COVID, nagle rzeczy zaczęły się dziać naprawdę szybko. No i wtedy uznaliśmy, genetycy z ekipy M&M Diagnostics, no i niesamowita ekipa ze szpitala MSWiA, że skoro już mamy wszystko przygotowane do działania, skoro my jesteśmy gotowi, to dlaczego nie moglibyśmy przekierować tych swoich zasobów na walkę z COVID? No i tak szczerze to się zaczęło dziać natychmiast i trwa w najlepsze. Do tej pory właściwie czekam na tą Wielkanoc, bo ona miała gdzieś tam być po drodze, a jak się epidemia zaczęła rozkręcać, no to do tej pory walczymy z tym COVID-em, a ja tej Wielkanocy nie zauważyłam. No dobrze, ale zapytała Pani jeszcze o ważną rzecz, czyli o źródła finansowania. Więc najpierw to oczywiście były nasze własne zasoby, zarówno M&M-owe, jak i szpitalne, no bo epidemia wybuchła i trzeba było działać bardzo szybko, no a z dnia na dzień nic, nie da się uzyskać żadnego finansowania, jest to właściwie niemożliwe, bo to wszystko trwa. Na szczęście już po kilku miesiącach właściwie udało nam się otrzymać dwa duże granty. Pierwszy był z Agencji Badań Medycznych, a drugi z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z NCBR-u. I to dzięki tym grantom teraz naprawdę możemy ruszyć z kopyta z tymi badaniami covidowymi. I na czym one by polegały? Będziecie sekwencjonować różne jakby genomy tych ludzi, którzy przeszli COVID w różnym stopniu ciężkości zakażenia, a raczej nie są ze sobą spokrewnieni? No jakby próbuję sobie to wyobrazić, bo dla mnie, ja robiłam takie badanie genom atakującego drobnoustroju versus genom gospodarza, to była bakteria i muszka owocowa Drosophila melanogaster. Mniejszy genom versus mniejszy genom i w ogóle, chociaż nie, no bakterie miewają większy niż wirusy, ale jakby patrzyłam, jaki mam wariant, jakiego mam mutanta, tak? Co on tam nie umie, to była Shigella flexneri. Jakiego tam mam mutanta? No i tu miałam też różne mutanty tej muchy pod względem działania układu odporności i po prostu żeśmy się spasowywali, czyli kiedy wygrywa bakteria, kiedy wygrywa mucha. Bo de facto potem się robi krzywą śmiertelności, bo to jest najbanalniejszy wynik, nie? I teraz, a tutaj, no tak, z jednej strony mamy profesor Pyrć, tam pewnie sekwencjonuje już masowo te kolejne izolaty COVID z Polski. Wy będziecie działać w jakimś porozumieniu z nim, żeby też patrzeć, ten pacjent miał tego wirusa, a tamten, bo tu nadal wszystko będzie zależeć od dwóch partnerów. Takie mam wrażenie. Nie? Mamy atakującego i... Tak, zdecydowanie tak. Jest jeszcze druga ekipa z Gdańska, która również zajmuje się sekwencjonowaniem genomu wirusowego. Mhm. Natomiast my postanowiliśmy zająć się tą drugą stroną, czyli sekwencjonowaniem genomu
ludzi, genomu nie tylko pacjentów, którzy przeszli COVID, i tutaj rzeczywiście będziemy potrzebowali informacji, czy ten pacjent przeszedł COVID lekko, bezobjawowo, a może bardzo, bardzo ciężko i właściwie otarł się o śmierć. Natomiast będziemy potrzebowali też kilkuset osób takich, które są potencjalnie na tą chorobę COVID odporne. I będziemy tutaj poszukiwali rodzin i ja serdecznie od razu zapraszam do udziału w badaniu. W tym tygodniu powinna powstać specjalna strona dedykowana temu, żeby każdy mógł się do badania zapisać, ponieważ będziemy poszukiwali rodzin i tutaj istotne z punktu widzenia genetyki jest właśnie to pokrewieństwo. Czyli na przykład mąż z żoną niestety są totalnie obcymi ludźmi, więc oni nie mogą jako para wziąć udziału w badaniu. To musi być pokrewieństwo genetyczne. Czyli szukamy takich rodzin, w których co najmniej jedna osoba miała zdiagnozowany COVID, najlepiej jeszcze z ciężkim przebiegiem, ale oczywiście potwierdzony testem RT-PCR COVID będzie ok. I co najmniej jedna osoba w tej rodzinie była bezobjawowa. Czyli możemy sobie mam już taką rodzinę. Słucham? Mam taką rodzinę. Fantastycznie. Nie jestem tą rodziną, ale dam znać. Znam taką rodzinę, aczkolwiek istotnie mąż i żona też wchodzili w grę, ale jest też dziecko, więc tutaj jest różnorodność genetyczna między małżonkami. Żona przeszła bardzo ciężko, mąż przeszedł bezobjawowo, natomiast córka przeszła bezobjawowo, no ma genom ich obojga. No okazuje się, że czasami w ogóle te niektóre osoby z rodziny nie przeszły COVID wcale. Czyli im się może wydawać, że przeszły bezobjawowo, a potem robimy testy i okazuje się, że te osoby właściwie nigdy nie przeszły COVID. Czyli nie mają przeciwciał, mimo że od schorzenia minęło mniej niż 3 miesiące. Zgadza się. Okay. I takie osoby z punktu widzenia naszego badania będą interesowały nas najbardziej, czyli właściwie tych osób my będziemy poszukiwać, bo tutaj może się okazać, że jest coś ciekawego w ich genomie, co sprawia, że są właśnie oporni na zakażenie SARS-CoV-2. Także w najbliższym czasie ruszymy ze stroną internetową, będą na pewno informacje na naszych blogach, na Facebookach i na stronach internetowych, więc serdecznie zapraszamy do udziału. No i na sam koniec, ja już trochę o tym opowiadałam, napisałam nawet taki tekst do TVP Info. Pierwszy taki fragment, teraz ja to wyjaśnię, pierwszy taki fragment polimorficzny, czyli jest zmienność w tym fragmencie, są różne warianty tego kawałka DNA u ludzi, no i ludzie zostali ze względu na te warianty podzieleni na ileś tam grup, ale ze względu na to, czy zapadli na COVID ciężko, czy lekko, zostali podzieleni na dwie grupy, czyli idzie na respirator, nie potrzebuje respiratora i ewentualnie umarł, tak? I teraz to są badania, zdaje się, z Włoch i Hiszpanii, no więc to jest jakaś tam taka populacja, zwłaszcza te północne Włochy, mało różnorodna. To są ludzie, na południu są jeszcze bardziej skrewnieni, no ale tam też to nie jest tak, że to są ludzie z bardzo różnorodni genetycznie, więc to może mieć różne błędy, to się mogą powiedzieć. Ale mnie interesuje, no okazało się, że tam jest ten kawałek krótkiego ramienia chromosomu trzeciego. W tym badaniu wyszedł jeszcze chromosom 9, no ale tam są grupy krwi, tak? A było wiadomo, że grupy krwi jakoś tam mają związek z przechorowywaniem COVID, więc grupy krwi fenotypowo, czyli tak wyszło, że ludzie z A są bardziej wrażliwi, ludzie z 0 są mniej wrażliwi, czy odwrotnie. No i w tym miejscu, gdzie to jest kodowane, też jest polimorfizm. No to mnie nie zdziwiło, tak? Natomiast ten chromosom trzeci, totalny szok. I w dodatku analizę tego kawałka podjął człowiek, który się nazywa Svante Paabo. I tenże Szwed, który w sumie robi w Niemczech oraz w Japonii, to był facet, który kilkanaście lat temu podjął się projektu sekwencjonowania genomu Neandertalczyka. I to zrobił, a potem zrobił to jeszcze lepiej. Czyli taki ostateczny, super, super, tak ciągły jak się da genom, to jest jego działanie. No i on twierdzi, że ten predysponujący wariant na trzecim chromosomie, to mamy po Neandertalczyku, on też właśnie takie miał te geny, jak te, które mają ludzie, którzy bardziej to przechorowują. Tak? Tak mówiąc trudno. Trudno, mówiąc o trudnych rzeczach, tak prosto jak się da. Czy
To jest fajne, tak, bo lubimy Neandertalczyka, jest ciekawy, ale skoro tam się koncentruje ta zmienność, a ja przeczytałam tak zwane adnotacje tych genów, czyli właśnie taka tabelka jest napisane, ten gen robi to, to tam te geny robią coś, co nie wiemy, co robią na ogół. Więc albo mówi się, że to jest podobne do jakiegoś tam innego genu, który robi coś, a o czterech z nich to w ogóle nic się nie mówi. Stoi nazwa i... Czyli nie ma tam żadnej sugestii, że to w ogóle z jakimś układem odporności jest związane. No, kawałek DNA jak kawałek DNA, takich słabo rozeznanych kawałków DNA nadal w genomie ludzkim jest dużo. Czy pani się spodziewa innych takich hotspotów, gdzie no zobaczymy zmienność, a tu nagle po prostu z twarzy podobne zupełnie do nikogo? No, tak naprawdę, zupełnie szczerze możemy powiedzieć, że jeszcze nic nie wiemy. Czyli wszystko to, co się ukazuje... To są publikacje, które jedynie sugerują możliwe korelacje. I najczęściej one są robione, jeżeli są naprawdę rzetelne, na jakiejś strasznie małej ilości pacjentów, a autorzy są niezwykle ostrożni i powściągliwi w wyciąganiu wniosków. I zresztą słusznie, no bo jak moglibyśmy wnioskować o całej populacji, zwłaszcza globalnej, jeżeli przebadaliśmy tylko kilka genów u kilku osób, czasami kilkuset w najlepszym przypadku. Natomiast wspomniała Pani też o tych badaniach związanych czy wiążących zachorowanie czy ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 z grupami krwi. Otóż pierwsze doniesienia rzeczywiście sugerowały coś takiego, natomiast kilka dni temu ukazała się już obszerniejsza praca, która zupełnie to banuje. Jestem tutaj po prostu fantastycznym przewidywaczem rzeczywistości, gdy 3 miesiące temu, to w kwietniu było chyba, nie? Jak się ten pomysł urodził i wszyscy się tak podekscytowali, to dobra ciotka mówiła, żeby wyluzowali, bo... Tak, już wiemy, że to nie do końca tak jest, że faktycznie coś tam jest w tej grupie genów, ale raczej jest to naprawdę, naprawdę słabiutka korelacja, więc ja bym się do tego nie przywiązywała. No a wracając jeszcze do Pani pytania, to proszę pamiętać, że nauka to jednak gra zespołowa i w pojedynkę właściwie niewiele można zdziałać i stąd jest to konsorcjum Host Genetic Initiative. No i za każdym noblistą, a wszystkim nam się przez długi czas wydawało i nadal mamy takie wrażenie, że pan Svante Paavo dostanie Nobla, to za każdym takim noblistą stoi jednak cała armia ludzi, którzy przyczynili się do danego odkrycia, którzy zdobywali te wszystkie dane, te wszystkie informacje. Więc to nigdy nie jest jedna osoba. No i ta wspomniana praca Svante Paavo jest faktycznie taka mglista, jak pani powiedziała. Czyli jest tam jakiś klaster genów, nie bardzo wiemy, za co one odpowiadają, ale wyniki są bardzo ciekawe, bo ten fragment 50 kilobaz, długości tam 50 kb, tak, że odziedziczyliśmy go w spadku po neandertalczykach, to jest rzeczywiście fajne, takie medialne. Natomiast ciekawe jest to, dlaczego występuje on częściej w jednej populacji, a o wiele rzadziej w innej. I tam chyba była informacja, że on jest o wiele częstszy w populacji azjatyckiej niż w populacji europejskiej. Znaczy, ja oglądałam tą jego mapę i z tej mapy wynika, że właśnie Chiny są raczej wolne, natomiast Indie to jest wow! I co ciekawe, Indie, ja pisałam taki tekst o z tej pracy Reicha z września, tu wszyscy na naukowo śledzą genealogię genetyczną, ja jestem pasjonatem, aczkolwiek mało się na niej znam, o tym, kim realnie genetycznie byli Aryowie. No, I okazuje się, że w Indiach, niezależnie od tego, czy są to północne czy południowe Stany, więc niezależnie od tego, czy to jest indoeuropejska ludność, bo tak by się to dało przyklepić, no indoeuropejska ludność to ma częściej, no niekoniecznie, bo jest w południowych Indiach i w północnych, w Europie bardzo duży hotspot we Włoszech północnych, sporo w Hiszpanii, ale nie tak dużo, Francja... Zgodnie z obecnością genomu neandertalskiego, Francuzi mają go po prostu więcej niż inni, no bo też pewnie żyli bardziej na terytorium neandertalczyka.
niż my wszyscy, nie? Ludność neandertalska w Europie, jeśli archeologia nas poucza, no różnie była rozmieszczona, w jednych miejscach gęściej, w drugich rzadziej, zwłaszcza w czasie, kiedy wreszcie człowiek współczesny dobił do Europy, nie? Czyli te 40-50 tysięcy lat temu, kiedy neandertalczyk się już właściwie kończył. Więc też szanse zostawienia tego genomu, gdzie one zostały zostawione? Już Azjatom, którzy potem migrowali na tereny europejskie ze stepu? Trudno powiedzieć, nie? To jest też pewnie jakaś tam mocno historyczne i taka archeologia jeszcze i taka genealogia genetyczna jeszcze nie jest jakby znana. Mnie w tym bardziej nawet niż ten neandertalski wątek to interesuje, co robią te geny. No jakby o nich nic nie wiemy i skoro ten kawałek byłby potwierdzony, no to w tym momencie warto się już gen za genem tymi genami zająć, no bo one coś robią, nie? No jestem przekonana, że jest przynajmniej kilka grup na świecie, które już się tym zajęły w takim wypadku. Ale ja zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, która dla mnie okazała się szczególnie interesująca, bo jak tak przeglądam te artykuły naukowe, które wychodzą już coraz liczniej, to mam wrażenie, że coraz więcej wskazuje na istnienie jakiegoś udziału szlaku interferonu w przebiegu choroby. Mhm. No i takich prac jest coraz więcej i ten interferon wydaje się mi osobiście być bardzo ciekawym tropem. Zaobserwowano na przykład, że produkcja interferonów jest zdecydowanie niższa u pacjentów z COVID-19. I tutaj mamy na myśli zwłaszcza tych pacjentów bardzo, bardzo młodych, którzy dotychczas byli silni, zdrowi, no nie chorowali na właściwie nic, nie mieli żadnych chorób towarzyszących. No interferon nie jest jeden, prawda? Interferonów tak naprawdę jest więcej, to nie jest pojedyncza substancja. No i genów zaangażowanych w odpowiedź z udziałem interferonów jest bardzo, bardzo dużo. Zatem mamy już jakiś pierwszy trop tutaj, który możemy eksplorować dalej. Więc ja bym szła w tym kierunku. No a czy jest tak, bo ja widziałam tą publikację, jeszcze jej w szczegółach nie przeglądałam, przygotuję ją dla naukowo, ale czy jest tak, że interferon działa leczniczo w COVID? Ja mam wrażenie, że chyba niekoniecznie, że właśnie jakoś tak nie daje się terapeutycznie dobrze wykorzystać, żeby tak pacjentowi podać i żeby było lepiej. Zdaje się, chorobach że wirusowych, nie w każdym przypadku. No właśnie, że w chorobach wirusowych się używa, prawda, w żółtarce typu B i tak dalej, a tutaj ja nie słyszałam jakichś takich poważnych doniesień klinicznych, że oto no magic bullet, drogi, ale magic. No magic to może nie, ale zdaje się, że właśnie szpital MSWiA w Warszawie podawał interferon i oni jako jedni z pierwszych zauważyli, że ci pacjenci faktycznie mają w jakiś sposób upośledzoną tą odpowiedź z wykorzystaniem interferonu. Więc oni tutaj byli prekursorami. Natomiast ja bym jednak poczekała z jakimiś finalnymi wnioskami na więcej badań, bo to ciągle są doniesienia. Aczkolwiek tych interferonowych i tych wskazujących na geny związane gdzieś tam ze szlakiem interferonów jest coraz więcej. Także osobiście z wypiekami na twarzy śledzę temat interferonów w kontekście COVID. To my będziemy czekać na panią doktor ponownie tu na naukowo, jak te wypieki zostaną jakąś satysfakcją naukową nagrodzone, czyli będzie tak lub w SPAC, bo to jeszcze może być dowolnie, nie? Oczywiście. Nie zakładamy. Ja też, wydaje mi się, że też na samym początku, w pierwszych miesiącach epidemii były takie prace dotyczące MHC klasy pierwszej, które bywają różnorodne u ludzi. Wtedy tych chorych było znacznie mniej. No dzisiaj to już są naprawdę miliony ludzi, więc... A z drugiej strony, no właśnie, skoro to są, tak na zakończenie, taka refleksja domykająca, skoro to są miliony ludzi, skoro choroba okazała się atakować powszechnie, oczywiście z bardzo ciekawymi sytuacjami pod tytułem gdzieś jest bardzo śmiertelna, a gdzieś nie jest, albo gdzieś jest bardzo zakaźna, a gdzieś nie jest i nie zawsze się to da skorelować z poziomem opieki medycznej, bo to by było najłatwiej, nie? Pewnie. Z poziomem opieki medycznej albo z działaniami kontroli zakażeń, albo z dochodem narodowym brutto na głowę. No w ogóle wszystko można z wszystkim skorelować, dodatnie lub ujemnie. To nie zawsze ma sens. Znaczy, generalnie to jest ciężko szukać czasem tych sensów, bo sens to by się może nawet jakiś znalazł, tylko mechanizmu biologicznego brakuje. To prawda. Więc jakby na zakończenie tej naszej rozmowy, jak pani myśli, kiedy jakieś wyniki, o których już będziemy mogli sobie tu ponownie porozmawiać,
czyli że idą do papieru i wiemy, że nie zawstydzamy się i innych. Czyli jest coś, co złapaliśmy za ogon i trzymamy mocną ręką. Kiedy pani się spodziewa jakichś rezultatów? Bardzo ostrożnie podchodząc do tematu, myślę, że jesienią, tak październik, listopad, powinny już być takie artykuły, którym możemy zaufać. Tak. Idąc ścieżką naukową, wiedząc, ile czasu to wszystko zajmuje, myślę, że pewne wyniki już powstają, więc przez sierpień, wrzesień będą potwierdzane i spodziewałabym się jednak koło listopada czegoś rzetelnego. No to życzmy sobie tego wszyscy i życzmy sobie zdrowia i życzmy sobie tego, żeby ta druga fala nie była gorsza niż pierwsza, ta jesienna nie była gorsza niż ta wiosenna. Najlepiej, żeby jej w ogóle nie było, oczywiście. No to w idealnym świecie nic nie wskazuje na to, o tak bym powiedziała. Jako mikrobiolog twierdzę, iż nic nie wskazuje na to, aby jej nie było, no ale dajmy się zaskoczyć. Natura bywa zaskakująca. To ja bardzo, bardzo, bardzo pani doktor dziękuję. Dziękuję serdecznie również, było mi bardzo miło.